Mateusz, rozpoczęliśmy już jakiś czas temu zgrupowanie kadry U21. Powiedz, w jakim składzie jesteście, ile tu jest chłopaków, no i też kogo się możemy spodziewać wśród znanych i nowych twarzy. Na ten moment trenuję 16 graczy. Tak, można powiedzieć, że z tygodnia na tydzień dojeżdżają kolejni gracze. Związane jest to przede wszystkim z rozgrywkami klubowymi i maturami również. Czekamy cały czas na dwóch chłopaków, Marcela Bakaja i Marcela Hędzlewskiego, którzy w dniu jutrzejszym będą mieli matury i od razu po tym wielkim wydarzeniu przyjeżdżają do CES-u, do Zakopanego. I jeszcze oczywiście, z tego powodu oczywiście bardzo się cieszę, czekamy na Kubę Hawryluka, który trenuje z pierwszą reprezentacją. Oczywiście jest to niesamowite, na pewno dla niego wyróżnienie. Tak jak rozmawiałem też z Kubą przez telefon, oczywiście mówię i życzę mu, żeby był w tej kadrze jak najdłużej, ale też oczywiście czekamy na niego, bo jest znaczącym punktem tej reprezentacji. No właśnie, czyli słyszę, że mistrzów świata, starych, znanych i lubianych masz w swoich szeregach. Oni troszeczkę mieli okazję się rozwinąć, bo raz, że grali w pierwszej lidze w tym sezonie, ale też część się nam pojawiała w plus lidze. Jak ty oceniasz ich postęp? Na ten moment skupiamy się głównie na akcentach technicznych, jeżeli chodzi o samą siatkówkę i budowanie siły na siłowni, ale na pewno już mogę śmiało powiedzieć po tych kilku dniach przygotowań, na pewno przyjechali zdecydowanie dojrzalsi jako ludzie. Patrząc na indywidualnie, na podejście, na kulturę treningu, widać, że już sporo rzeczy się pozmieniało, nawet z perspektywy tego roku pracy. Widać, że pewne szatnie też wpłynęły, bym powiedział, bardzo dobrze na co po niektóre postacie w tej reprezentacji, więc na pewno dali chłopcy krok do przodu i przede wszystkim jest to znaczące w kontekście całej grupy. Uważam, że miałem duże szczęście w tym sezonie. Nie wiem, ilu zawodników w swoich pierwszych sezonach miało takie szczęście, żeby zagrać tę powiedzmy połowę sezonu, więc starałem się wyciągnąć z tego, ile się da. I cieszę się, że się troszeczkę ograłem, przyjechałem z większą pewnością siebie niż to było jeszcze w tamtym roku i takim ograniem, więc tak jak mówię, próbowałem z tego wyciągnąć jak najwięcej i myślę, że tak się stało. Jak pierwsze wrażenia w kadrze U21? Bardzo fajnie, całkiem przyjemnie. Trochę się stresowałem na początku oczywiście, ale no już teraz minęło prawie tydzień, troszkę więcej i nie ma już tego stresu, jest wszystko fajnie, w porządku. A z kim najszybciej złapałeś od razu wspólny język z chłopaków? Właśnie z Kajtkiem złapałem od razu kontakt, bo na samym początku mi pomagał. Odebrał mnie z Krakowa, bo jakbym miał jechać tutaj bezpośrednio, to 10 godzin, a do Krakowa tylko 5. No bo ty rzeczywiście z Gdańska, tak? Się przedzierałeś. Tak, daleko. No tak, kawałek podróży miałeś, no ale dobra, odpowiadaj mi trochę o sezonie w Gdańsku, bo byłeś też w tej drużynie seniorskiej. Czego się nauczyłeś? Czego się nauczyłem? No, gra z seniorami tylko uczy. Trochę dyscypliny oczywiście, pokory. Trochę się nauczyłem grać w siatkówkę bardziej. Trener fajny, mam szczęście, że dawał mi szansę. W waszym sztabie pojawił się pan psycholog. Postać ważna na pewno i czy rzeczywiście jest to, czy powinien to być pewien standard, na którym się teraz w sporcie pracuje? Uważam, że powinien być to standard. Uważam, że jest to ta funkcja w sztabie szkoleniowym, funkcja psychologa jest niesamowicie znacząca. Mówię, my jako trenerzy siatkówki również powinniśmy mieć jakieś podstawy psychologiczne, mówię, bo to jest siatkówka siatkówką. Myślę, że każdy na tym etapie potrafi grać, ale zbudować zespół, drużynę, która będzie zmierzała w jednym kierunku, która będzie sfokusowana na ciężkiej pracy, na celu, jakim są Mistrzostwa Świata i gdzie tak naprawdę będą wszyscy patrzyli w tą jedną stronę, ci rezerwowi, ci grający. Uważam, że to jest jakby kluczem ku temu wszystkiemu i postać psychologa jest bardzo potrzebna i postać
w naszym zespole psychologa Mateusza Breli. Uważam, że jest bezsenna i naprawdę widzę już w tym momencie, że ta praca, którą on wykonuje, idzie na pewno w dobrym kierunku. Ja myślę, że ten wiek jest bardzo ciekawym dla tych zawodników, ponieważ oni wkraczają w tak zwany wiek dorosłości. To są młodzi mężczyźni, którzy niedawno co dopiero skończyli szkołę, a teraz wchodzą w tak zwane seniorskie życie. I to pod kątem emocjonalnym, ale też zaczynają się mierzyć na przykład w plusligowych szatniach z dużo starszymi, bardziej doświadczonymi zawodnikami. I oni kompletnie inaczej funkcjonują w tym środowisku, gdzie znają praktycznie wszystko i wszystkich, w porównaniu na przykład do tych często trudnych szatni, więc to jest dzielenie takich dwóch światów. Oni jak tutaj przyjeżdżają, to niektórzy oczywiście odżywają, ale zarazem czują tą presję związaną jednak z tym, że mistrzowie świata jadą bronić złotego medalu i to czuć naprawdę na swoich barkach. Moją rolą tutaj jest przede wszystkim łączyć te role jako pomocnik sztabu, ale również pomagać zawodnikom na każdej możliwej płaszczyźnie, czy to właśnie radzić sobie z wyzwaniami na hali, ale właśnie również tymi związanymi z presją, jaka no nieubłaganie na nich leży. No dobrze, to teraz pytanie, co przed Wami, bo sezon dla Was też będzie mocno intensywny. Przed nami tak. Przed nami mamy teraz zgrupowanie w Zakopanem, kończymy 23. Później mamy kolejne 3 zgrupowania, szereg sparingów między innymi z reprezentacją Brazylii, z reprezentacją Argentyny, na koniec z reprezentacją Holandii. Docelowa impreza to Mistrzostwa Świata w Bahrajnie, które są w połowie lipca. I bezpośrednio po Mistrzostwach Świata wylatujemy do Kosowa, gdzie będziemy grali kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy.